Jesteśmy z przedstawicielem firmy Iron Horse przy okazji 10. Mistrzostw Polski. Witamy. Witam wszystkich. Powiedz nam, bo z tego co wiadomo, raczej obracałeś się w klimatach ciężarowców. Dlaczego spróbowaliście poszukać klientów wśród zawodników sportów, czy to brazylijski jiu-jitsu, czy MMA? Skąd taka zmiana? No, zgadza się, obracaliśmy się głównie w sportach siłowych, czyli kulturystyka, trójbój i tak dalej, z racji tej, że głównie jest to rynek, z którego w ogóle wywodzi się suplementacja. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, dlaczego akurat sporty walki, no myślę, że jest to normalne, że od ładnych kilku lat bardzo mocnym takim nośnikiem reklamy są właśnie sportowcy uprawiający sporty walki. Poza tym dostrzegliśmy też coś takiego, że właśnie ludzie, którzy uprawiają sporty walki, rzeczywiście nie stosują suplementów, a powinni je stosować. Więc tutaj jest jak gdyby kilka tematów, które się bardzo fajnie zazębiły, plus znajomi, którzy nas polecili w odpowiednich kręgach. Tak samo też ma to bardzo duże znaczenie. Dlatego właśnie zaczęliśmy też robić suplementy ewidentnie dedykowane do sportów walki i wszystkich sportów wytrzymałościowych, bo to myślę jest kluczem, że sporty siłowe to jest osobna grupa suplementów, sporty wytrzymałościowe, czyli właśnie sporty walki, biegi, kolarstwo, to jest inna grupa suplementów. Okej, okay, no ja sam mogę się przyznać bez bicia, że w swojej karierze wiele razy brałem, czy to jakieś shotguny, czy napalmy, to jest wszystkie takie pobudzacze. Czy wasze produkty przeznaczone dla sportowców, czym się różni mikstura właśnie, czy mają na tej samej bazie, czy to jest zupełnie inny produkt, bo ja mówię o tych tylko przetreningówkach. Wiem, że coś takiego istnieje, sam brałem, a jak wasze produkty się do tego odnoszą? No tutaj poruszyłeś dosyć ważne zagadnienie, że inne produkty przetreningowe będą dla sportów siłowych, inne dla sportów wytrzymałościowych, czyli podstawową taką informacją w produktach stosowanych dla sportów siłowych, tak jak mamy na przykład tego Iron Pumpa, to jest produkt, który ma spompować mięśnie krwią. Czyli ten mięsień ma być napuchnięty, nabity, odżywiony, ma być odczucie wykonanego treningu w mięśniach. Natomiast w sportach wytrzymałościowych, tak jak u was, wręcz odwrotnie. Nie możesz mieć spuchniętych mięśni, bo nie będziesz mógł zadać ciosu, nie będziesz mógł po prostu sprawnie posługiwać się rękoma czy nogami. Wręcz odwrotnie, powinieneś mieć jak najszybciej otwarte zastawki, jak najszybszy przepływ krwi przez mięśnie. I to spełniliśmy na przykład w high-kicku. Głównie tym, żeśmy dodali zioła, które właśnie prowadzą do tego, że naczynia krwionośne są bardzo elastyczne i dobrze pracują. Tam jest diosmina, rutyna, hesperydyna. To jest taka główna informacja, która jest, myślę, istotna do high kicka, jak i również to, że nie stosujemy w nim alfa-ketoglutaratu, argininy i innych takich związków, które bardzo mocno by pompowały właśnie mięsień. Kreatyna tak samo też. Nie ma tego tam, nie ma tego tam. Masz tylko, masz oprócz tych kompleksu ziołowego, który właśnie usprawnia przepływ przez naczynia krwionośne, poprawia to, to jeszcze są takie związki, które oddalają dług tlenowy, czyli całkowicie wyeliminowaliśmy wszystkie te substancje, które doprowadzają do zatrzymywania krwi w naczyniach krwionośnych i w mięśniach. I to jest klucz. Czyli wymieniłeś high kick, a jakaś jeszcze grupa produktów przetreningowych, czy na razie high kick, a później w trakcie treningu i po treningu to zupełnie inna grupa? Znaczy nie, no więcej jest, możesz wziąć BCA plusy, które również są dedykowane, no tutaj jest to wszechstronne, można brać to również na sporty siłowe i sporty wytrzymałościowe. Jest jeszcze Showtime, który również nadaje się i do tego, i do tego, natomiast high kick, dlatego mówiłem o high kicku, bo on jest ewidentnie dedykowany tylko do sportów wytrzymałościowych. Tak by to wyglądało. A po treningu wiadomo, że też wiele osób zapomina, bo wiadomo, przed treningiem wszyscy ładnie myślą o tym, żeby mieć siłę, po treningu są spełnieni i zapominają o suplementacji. Czy dla sportowców tych dyscyplin sztuk walk też jest jakaś odżywka stricte dla nich, czy ogólnikowo? Jest, jak najbardziej. Tutaj też taki dość ważny temat poruszyłeś, z racji tej, że sporty wytrzymałościowe charakteryzują się bardzo dużą wszechstronnością wysiłkową i rzeczywiście, zwłaszcza przy sportach walki, poza samym wysiłkiem dochodzi również stres zmierzenia się z przeciwnikiem, czyli ten układ wydzielania adrenaliny, noradrenaliny jest bardzo mocno pobudzony, on bardzo mocno funkcjonuje i siłą rzeczy wtedy mamy zamknięte, mamy bardzo mocno ograniczone wydzielanie soku w soku trzustkowym i w
jelitowym enzymów trawiennych, również jest zaciśnięty żołądek. Czyli po takim treningu na pewno nie spożyjesz normalnego obiadu, bo nie będziesz w stanie go przyjąć. Dlatego żeśmy stworzyli taki produkt, który niejako, można powiedzieć w cudzysłowie, jest na zewnątrz strawiony. Mówię tutaj o tym produkcie, o Creafajcie. Jest to produkt, który wręcz bez bardzo, w minimalnym... Mogę przerwać? Crea. To się wszystkim kojarzy z kreatyną. Niektórzy tam sceptycznie są nastawieni. Czy tam jest dużo tej kreatyny w tym Creafajcie? Nie, mało jest kreatyny. Natomiast nazwa uważam, że jest chwytliwa. Bardzo fajnie brzmi. Nazwa brzmi bardzo fajnie. Rzeczywiście są tam dwie formy kreatyny, ale tego jest bardzo mało. To jest tylko tyle, że... produkt, kreatywny produkt, tak? Możesz tak też to powiedzieć. Natomiast tu chodziło mi o to, że właśnie produkt dlatego nadaje się, zwłaszcza dla Was, że mimo tego zaciśniętego żołądka i tej małej ilości krwi w układzie trawiennym, on będzie przyswojony, będzie wchłonięty i co jest jeszcze bardzo ważne, zawiera zioła adaptogenne, które pomogą w dosyć szybkim przejściu z tego układu katabolicznego w układ anaboliczny, czyli ze zmęczenia w układ, który będzie cię budował, regenerował. Czyli uważasz jako specjalista, że przeciętny sportowiec opierający swą suplementację o Iron Horse'a i Creafajta jest w stanie osiągnąć już naprawdę dużo? Znaczy Hajgika i Creafajta, jak najbardziej. To już masz dwa kompletne, kompleksowe produkty, jeden jest przedtreningowy, drugi potreningowy. Oczywiście możesz jeszcze BCA zastosować, możesz jeszcze jakieś inne produkty sobie, niekoniecznie okołotreningowe, wziąć, tak jak na przykład nowy Anabolic Dream, który możesz brać niezależnie od tego, czy ćwiczysz danego dnia, czy nie. Ale jak zadałeś pytanie tutaj o te dwa produkty, to ewidentnie uważam, że one kompleksowo w 100% powinny pokryć nam zapotrzebowanie tego czasu okołotreningowego, przed treningiem, po treningu. A smaki, bo niektórzy kupują... nie powiem nosem, ale no językiem powiedzmy. Jak to wygląda ze smakami? No tutaj też jest dosyć ważny temat. Walczymy z tym cały czas. Creafajt ma smak poprawiony już na tyle, że wielu osobom smakuje. W Hajgiku jest tak duża ilość ziół, że nie jest to proste. Po prostu zioła dają dosyć gorzkawy taki posmak i to trzeba zwalczyć, ale myślę, że mało ludzi będzie narzekało na niedobry smak produktu. W Showtime jest już to nie do zwalczenia, rzeczywiście. Showtime jest tak przesycony ekstraktami ziołowymi, że tam niestety już dobrego smaku nie będzie. No tak, ale jak chcemy wygrywać, to musimy zacisnąć zęby i przełknąć gorycz, ale oby nie porażki. No, ewidentnie. Smaczne na pewno będą białka i gainery, to musi być smaczne. Natomiast produkty właśnie przedtreningowe czy potreningowe, gdzie jest dosyć dużo ziół lub takich hydrolizatów, na przykład jak w Creafajcie, ten smak nie będzie rewelacyjny, chociaż tak my staramy się i na pewno będzie to coraz lepsze. Okej, wspomniałeś jeszcze na samym początku, że sportowcy, ci, którzy tutaj trenują, mniej wiedzą o suplementacji. Jest stoisko ładne wystawione. Czy zainteresowanie na takim stoisku jest duże? Jest jakaś, czy ci ludzie się interesują w ogóle, że to jest jakaś nowa grupa suplementów? Z tego, co zauważyliśmy, to przychodzą do nas ci ludzie, którzy już mieli styczność z suplementami. Natomiast rzadko jest tak, żeby podszedł ktoś, kto nie miał styczności z suplementami. Być może nie wie, o co pytać, nie zna tego. Natomiast ci, którzy już jakąś styczność z suplementami mają, rzeczywiście ten dialog jest nawiązany. Okej, no rozumiem. Miejmy nadzieję, że nasz przekaz trafi do większej liczby sportowców i że zrozumieją, że odżywki dla kulturystów to dla kulturystów, odżywki dla fajterów to dla fajterów. Ewidentnie. Potwierdzasz? Tak. Okej, to my dziękujemy za wywiad. Mamy nadzieję, że ludzie się będą dobrze odżywiać i dobrze suplementować. Dziękujemy. Dziękuję również.